Paweł Korzeniowski, najbardziej utytułowany polski pływak. Paweł, nie udało się przekonać rekordu Europy, o który walczyłeś. Tak, bo w braku 700. No nie, myślę, że jeżeli bym się ogolił, rekord by był. Trzeba wziąć się za trening może. No, dobrze. Paweł, powiedz, skąd ty czerpiesz nadal motywację do tego, żeby startować w zawodach, teraz w zawodach masterskich, wcześniej w zawodach wyczynowych? Skąd ta motywacja do dalszego pływania? Nie wiem, po prostu to kocham. Igor, czy ty też kochasz pływanie? Ja bym nie kochał, bym nie pływał. Czy ty się spodziewałeś kiedyś, że w jednej serii będziesz startował z Pawłem Korzeniowskim na zawodach? Nie. Czy to jest dla ciebie, rozumiem, wielkie wydarzenie? TSP, tak, no. To jest. To jest naprawdę super trasy, że mogłem startować z najbardziej udolnym polskim pływakiem w sali. A że nie byłem ostatni, to jest w ogóle super. Dobrze, jeszcze przypomnijmy jedną rzecz. Igor kilka lat temu walczył z chorobą nowotworową. Dzisiaj w jednej serii ściga się z mistrzem świata, trzykrotnym finalistą Igrzysk Olimpijskich, Pawłem Korzeniowskim. Dlatego Igora między innymi poprosiłem do tej rozmowy. Z tego miejsca chciałbym poprosić wszystkich, którzy będą to oglądać, ponieważ teraz mój kolega, którego nie znam tak super dobrze, czyli Andrzej, leży w szpitalu z bardzo podobnym schorzeniem jak ja. I niestety sam mu nie mogę pomóc, ale zachęcam wszystkich, którzy tylko mogą, żeby zgłosili się do takiego punktu i spróbowali, tylko żeby im pobrali troszkę, o Jezu, troszkę śliny albo czegoś tam czegoś, że jeśli mogą oddać trochę szczepu czy oddać krwi, żeby naprawdę się tego zgłaszali, bo może niekoniecznie jemu mogą pomóc, ale mogą pomóc naprawdę wielu innym osobom, którzy tego potrzebują, więc naprawdę z tego miejsca gorąco zachęcam, bo chciałbym, żeby wszyscy ludzie, którzy kiedyś byli na coś chorzy, mieli taką samą szansę jak ja, żeby też mieli kiedyś możliwość wystartować z obok mistrza świata w pływaniu. Zapraszamy wszystkich, którzy nie są dzisiaj na obiekcie, zapraszamy na obiekt do tego parku Warszawianka, do odwiedzenia DKMS, stoiska fundacji. Jeszcze
jeszcze raz bardzo, Paweł, dziękujemy Ci, że zaszczyciłeś swoją obecnością na naszych miesiącach Warszawy. I życzymy powodzenia na przyszłość. Dzięki, Igor.